Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Moim Państwa gościem w kolejnym odcinku podcastu Na Celowniku jest nasz stały współpracownik dr Stanisław Niewiński. Kłaniam się nisko, Stanisławie. Cześć Arturze, witam Państwa. Dr Stanisław Niewiński, konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu. Prezes Instytutu Spraw Zagranicznych Collegium Nobilium Opoliense. Wykładowca Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej. Stanisławie, umówiliśmy się na kolejną rozmowę. Pewnie nasi słuchacze głównie Cię będą kojarzyli z tematem, nazwijmy to roboczo, chińskim, ale nie można zapominać o tym, co się ostatnio nie tyle w tamtym regionie dzieje, co z tamtego regionu pochodzi, może tak powiem. Bo oczywiście mam na myśli podróż w naszą część świata, w naszą część Europy, premiera Indii, Narendra Modi, który odwiedza i Ukrainę, Rosję i Polskę. No nie możemy zapominać, że tak naprawdę od wielu dekad tak naprawdę takiej wizyty nie było. No ponad 4 dekady, o ile mnie pamięć nie myli. Nawet chyba 45 lat. I teraz właśnie za chwilę do tego przejdę, ale chciałbym, żeby też Państwo nie pomyśleli, że to będzie jakaś nudna politologiczna rozmowa. I trochę może nie żeby strasząc, ale zapominamy, że Chiny z Indiami wcale do końca tak dobrze sobie nie żyją. Powiedziałbym nawet, że ogólnie nie żyją za dobrze. No i o tym parę słów jeszcze oczywiście będzie. No bo się okazuje, że chyba nowy mocny gracz wchodzi i mówi się o tym nie od wczoraj, bo cały czas się podkreśla, że właśnie Indie są jednym z tych państw, które za chwilę do tej pierwszej ligi geopolitycznej wskoczą, o ile już tam gdzieś w jakimś przedpokoju nie są. Ale jak ty, jako osoba wybitnie specjalizująca się w temacie państwa środka, patrzysz na te podróże? Jakie masz takie wstępne, pierwotne przemyślenia? Co pierwsze ci się gdzieś nasunęło? A za chwilę sobie przejdziemy, jak to wszystko, jak na to wszystko patrzą Chiny i na kilka może niekoniecznie oczywistych rzeczy, które za chwilę najprawdopodobniej będą miały miejsce. Arturze, tutaj słusznie zauważyłeś, że to jest ten przypadek, kiedy powiedzmy te wydarzenia, które mają pewne wydarzenia, pewne procesy, które toczą się daleko od nas, w tym wypadku w Azji, no w jakiś tam sposób, prawda, oddziaływują, mają wpływ na tutaj naszą, prawda, sytuację w Europie Środkowej, w Europie Środkowo-Wschodniej, ponieważ ta wizyta premiera Narendry Modiego w naszej części Europy, bo warto tutaj pamiętać, on odwiedził Warszawę, ale w następnym, powiedzmy, odruchu wybrał się do Ukrainy, wybrał się na Ukrainę, do Kijowa. Tutaj właśnie bardzo dobrze to nam pokazuje. Warto tutaj wspomnieć naszym słuchaczom, że pewnym takim efektem wizyty premiera Indii w Polsce było podpisanie chociażby pomiędzy naszymi krajami strategicznego partnerstwa. No i moje tutaj takie odczucia a propos tej wizyty są takie, że no musimy właśnie zwracać uwagę na to, że Indie są coraz ważniejszym graczem na arenie międzynarodowej. Warto tutaj wspomnieć chociażby o tym, że jest to, uwzględniając PKB liczony parytetem siły nabywczej, jest to już trzecia gospodarka świata, jest to od zeszłego roku najludniejszy kraj globu i to jest państwo, które będzie odgrywało bardzo istotną rolę, myślę, w tym stuleciu. I tutaj no myślę, że Polska, chcąc w jakimś stopniu, prawda, wzmocnić swoją pozycję na arenie międzynarodowej, no powinna dbać o to właśnie, aby z tym rosnącym mocarstwem mieć dobre stosunki. Tutaj no myślę, że będziemy jeszcze o tym rozmawiać, ale wydaje mi się, że ta wizyta no może być takim dość dobrym punktem wyjścia do rozwijania wzajemnych relacji w następnych dekadach. Stanisławie, a z czego w ogóle ta wizyta się wzięła? Bo no można interpretować, że Indie jako państwo, co sam potwierdziłeś, mówiąc bardzo mocno, delikatnie, niemałe,
państwo nuklearne posiadające tenże potencjał i arsenał, no chce być takim, szukam dobrego słowa, piewcą pokoju i chce naprawić gdzieś tutaj problemy. No bo jakby nie patrzeć, to można sobie potem tak analizować, słuchajcie, no wy nie potraficie sobie z tym poradzić, to my tam przyjedziemy i my wam tam zaprowadzimy pokój. No jeżeli by to się udało, jestem oczywiście zwolennikiem wszelkich normalizujących rozwiązań, ale podkreślam, normalizujących i sprawiedliwych, tak aby ten pokój miał miejsce, no to nagle się okazuje, że faktycznie no my niby cywilizacyjnie, Zachód i tak dalej, a nagle potrzeba nam kogoś z drugiego końca świata, cywilizacyjnie trochę innego, tak jak oczywiście oni są dla nas inni, tak my jesteśmy inni dla nich, więc nie mam tutaj żadnych złych jakby wartości na myśli. No i ktoś przyjeżdża zaprowadzić nam pokój, bo my nie potrafimy go wprowadzić. No to automatycznie jakby na tej scenie międzynarodowej go uznajemy jako tego, który daje radę, mówiąc mocno kolokwialnie. Ja wiem, że będę pewnie znowu tym, który szuka dziury w całym, ale no dajemy komuś wejść na tą scenę i nie pilnujemy chyba własnej pozycji i potencjału. I nie mam tu na myśli tylko Polski, Europy, ale ogólnie właśnie całą tą cywilizację zachodnią. Przyczyn tej wizyty premiera Indii jest cały szereg. Ja bym zwrócił uwagę na takich kilka, powiedzmy, kluczowych elementów. No pierwszy z nich ma, myślę, charakter w znacznej mierze gospodarczy. No jak tutaj już kilka razy na to zwróciliśmy uwagę. Indie to jest kraj gwałtownie się modernizujący. Jedna już w tej chwili z największych gospodarek świata. No i po prostu ta taka, powiedzmy, aktywna dyplomacja również gospodarcza elit hinduskich, no jest właśnie z tym procesem związana. Mamy coraz większą gospodarkę, aktywnie się, prawda, rozwijamy, no to siłą rzeczy, prawda, szukamy również kontaktów tutaj, prawda, gospodarczych w skali, prawda, całego świata. No a Polska, o czym warto pamiętać, no jest jednym z większych, prawda, gospodarek Unii Europejskiej, więc jak najbardziej tutaj jest to uzasadnione w kategoriach gospodarczych. Drugi wątek, na który wskazałeś, czyli ten taki, powiedzmy, związany tutaj, prawda, no z promowaniem pokoju w relacjach międzynarodowych, on poniekąd wynika z pewnych takich tradycyjnych, bym powiedział, kierunków dyplomacji induskiej w poprzednich dekadach. Musimy tutaj pamiętać chociażby o pewnym dziedzictwie czasów zimnej wojny w dyplomacji Nowego Delhi. Było przecież, Arturze, coś takiego jak ruch państw niezaangażowanych, w którym to Indie odgrywały bardzo, bardzo istotną rolę, a więc taka, można powiedzieć, agenda pokojowa, agenda powiedzmy, no wskazująca na to, że no są, prawda, jakieś, prawda, wielkie bloki geopolityczne, ale my tutaj Indie staramy się, prawda, promować inne podejście do stosunków międzynarodowych, także to jest, myślę, z jednej strony to dziedzictwo. Na kolejne wiąże się też, powiedziałbym, poniekąd no też właśnie z działalnością Chin na arenie międzynarodowej. No musimy tutaj pamiętać, że no Indie to jest państwo, które ma ponad 1 miliard mieszkańców, jest to największy, najludniejszy kraj świata. To jest państwo, które no bije się tak naprawdę z tymi Chinami od dekad o, powiedzmy, no miano tego państwa, który reprezentuje to tak zwane, prawda, globalne południe, tak? I tutaj właśnie to pojawienie się Narendry Modiego w Kijowie, ta właśnie taka, powiedzmy, agenda tego typu, że my tutaj jako no jedno z najpotężniejszych państw świata mamy potencjał ku temu, aby, prawda, być takim rozjemcą w konflikcie rosyjsko-ukraińskim. No jest właśnie taką próbą, powiedziałbym, zamanifestowania tego, że my tutaj, my Indie reprezentujemy to globalne południe, ten głos globalnego południa w relacjach międzynarodowych. Stanisławie, doktorze, wspomniałeś o ruchu państw niezaangażowanych. Tutaj ten ruch w pewien sposób powstał jakby na bazie koncepcji Gandhiego. Ciężko tak, oczywiście tak. Pewne rzeczy między krytykować, innymi. Ale ja tu mam taki mały zarzut. Przyglądanie się pewnym rzeczom i niereagowanie, no niestety mamy pewne przykłady z historii, również z naszym udziałem w poprzednim wieku, w pierwszej jego połowie, no niestety słabo to czasem wychodzi. I czy to nie jest takie trochę udawane, tylko właśnie po to, żeby pewne interesy zrobić, bo ostatnio usłyszałem, że Hindusi są tak naprawdę pragmatyczni. I oczywiście to będzie się też gdzieś wiązało z biznesem, z handlem i tak dalej, ale no niektórzy mocno gdzieś tam mniej lub bardziej otwarcie, ale jednak mówią o relacjach no indyjskiego premiera, chociażby z Władimirem P., tak? A teraz nagle szuka,
szuka gdzieś pokoju i pytanie, czy właściwie to priorytetem dla Indii to jesteśmy my, ten biznes, czy może jednak Rosja, bo tego wszystkiego, no mówiąc wprost, nie będzie się dało pogodzić wcześniej czy później. Wiesz, Arturze, no tutaj musimy pamiętać o tym, że te nazwy zawsze są w jakimś tam stopniu mylące. No wracając do tej kwestii państw niezaangażowanych w dobie zimnej wojny, to też tak nie było, że one były zupełnie niezaangażowane, tak? Bo tam mieliśmy przykłady bardzo wielu krajów z Azji, z Afryki, które no jednakże w tym zimnowojennym przeciąganiu liny pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą, no nie były tak całkowicie pośrodku. Niektóre państwa były bliżej Stanów Zjednoczonych, inne były bliżej Związku Radzieckiego. Indie zresztą, przyglądając się ich dyplomacji w dobie zimnej wojny, no one miały takie, powiedzmy, ciągoty jednak do pewnego stopnia, przynajmniej na pewnym etapie trwania tej zimnej wojny, jednak troszkę proradzieckie, tak? Więc no to ta nazwa nazwą, a jak słusznie zresztą zauważyłeś, pewna aktywność realna to jest aktywność realna w tym konflikcie, w tym wypadku. Tu masz rację, że Indie mają dość bliskie relacje z Federacją Rosyjską. I też myślę, że tutaj ta wizyta w Kijowie, no oprócz tego właśnie, że była pewną taką próbą przedstawienia Indii jako, prawda, jednego tutaj z liderów tych krajów południa, no miała też za zadanie tak trochę pokazać tej społeczności międzynarodowej, że no Indie mają bliskie stosunki z Federacją Rosyjską, ale to, że mają bliskie stosunki z Federacją Rosyjską, niekoniecznie oznacza, że zajmują takie same stanowisko jak Rosja, że to stanowisko Nowego Delhi jest jednak inne, ono jest, prawda, autonomiczne. Stanisławie, no to będę drążył dalej, nie ukrywam. Podpisano strategiczne partnerstwo, tak? Podpisano oczywiście, myśli Polska. Główny efekt tej wizyty premiera Indii w Polsce. Zgadza się. No, chciałbym się odnieść jeszcze do pewnej jakby platformy Europa, a Indie, tak? No bo tutaj też się bardzo wiele mówi. Bardzo wielkie ma się też nadzieje. No, ostatnio nawet słyszałem, że jesteśmy w stanie ściągnąć 1000 lekarzy do Polski, co by naprawiło w pewien sposób nasze problemy. Ale tak naprawdę, no, bierzemy kolejną kochankę, brzydko mówiąc. To jest coś, o czym nieraz tak cię trochę atakuje, tak, jako tego zwolennika, może nie zwolennika, to może nie jest dobre słowo, ale tego będącego zafascynowanym państwem środka. Bo tak, no, naszą żoną główną, że tak się wyrażę, to są Stany Zjednoczone i mam tu na myśli nie tylko Polskę. I bynajmniej w ramach naszego podcastu nie namawiamy do zdrady w tym kontekście. Nie, broń Boże, ale mówiąc całkiem poważnie, mamy jednak kochankę. I to trzeba głośno powiedzieć, bo to są Chiny. I na tą kochankę czasem patrzymy krzywo, bo jak to kochanka, czasem się zakochuje i jednak chce, żeby związek był trwalszy. Oczywiście tutaj ma to, mówiąc jeszcze raz całkowicie poważnie, całkowicie inne podstawy. I teraz wchodzi taka trochę kolejna kochanka, która z tamtą drugą dobrze się znają i też się nie lubią. I właściwie wszystkie trzy, łącznie z żoną, no niespecjalnie za sobą pałają, tak? I część z nich koło siebie na globie funkcjonuje. Nie możemy też zapominać o tym, że zaraz obok leży też i Pakistan, z którym też Indie mają, delikatnie mówiąc, specyficzne relacje. No, jeszcze raz w pewien sposób pogłębiam jedno z moich wcześniejszych pytań o to, czy wszyscy trochę nie prosimy się o kłopoty, bo w końcu któraś z tych dam się wkurzy. A zwłaszcza jeżeli sobie same skoczą do gardeł, to być może przyjdzie moment, że zawołają do nas, no musicie się określić, po której stronie stoicie. Ja na to ci odpowiem w ten sposób. Gdy mówimy tutaj o Stanach Zjednoczonych i Chinach, no to rzeczywiście z punktu widzenia, prawda, naszej polityki zagranicznej, w wypadku gdyby sytuacja stała się gorąca, bardzo gorąca, no to rzeczywiście Polska będzie musiała się otwarcie i jawnie po jednej ze stron opowiedzieć. Natomiast w wypadku Indii ja myślę, że problem nie jest jednak tak złożony, bo jakbyśmy sobie popatrzyli tutaj, prawda, globalnie na to miejsce Indii na arenie międzynarodowej, no to oczywiście tutaj, prawda, ta historia, prawda, polityki zagranicznej niepodległych Indii jest bardzo złożona, ale niemniej od lat 90. widzimy jednak pogłębianie się relacji indusko-amerykańskich. Indie stają się bardzo ważnym partnerem Stanów Zjednoczonych w tym regionie świata i tutaj postawiłbym taką tezę, że nasze rozwijanie stosunków z Indiami nie powinno stanowić, a nawet powiedziałbym, że nie stanowi jakiegoś, powiedzmy, tutaj wyzwania
dla naszych proamerykańskich, prozachodnich postaw. Tak? To jest jednak zupełnie inna sytuacja niż w wypadku Chin. Chiny są rywalem Stanów Zjednoczonych i tutaj, prawda, starając się czerpać pewne zyski i z kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, i z Chińską Republiką Ludową, nasi dyplomaci no muszą być bardzo ostrożni, tak, aby jakoś tutaj wyselekcjonować, że to możemy robić spokojnie ze Stanami Zjednoczonymi, to jest nasz główny partner, ale na przykład z Chinami możemy działać na takiej płaszczyźnie i to, powiedzmy, no nie koliduje przynajmniej na dzień dzisiejszy z naszymi zobowiązaniami wobec Waszyngtonu. W wypadku Nowego Delhi takich problemów nie ma, a przynajmniej nie dziś. No właśnie, nie chciałem, Stanisławie, wyjść na tego, który, powtórzę, się szuka dziury w całym, ale staram się trochę wybiec w przyszłość i patrząc na tą rolę Indii, która pewnie będzie miała rosnąć, bo no, nie ma co ukrywać, takie rośnie i będzie założenie. Rosło, to powiedzmy sobie dokładnie, szczerze. Zresztą dokładnie. Jesteśmy tego świadkami. Więc wcześniej czy później w tym trójkącie Stany Zjednoczone, Chiny, India, być może i ten trójkąt przeobrazi się w kwadrat albo jeszcze w coś większego, no do tych zgrzytów dojść może. Dlatego stawiam, nie wiem, być może patrzysz na to jako trochę prowokacyjne pytanie, ale tak jak powiedziałem, chcę trochę wybiec w przyszłość i powiedziałeś, że nie zanosi się na tą chwilę, aby Indie tym problemem były, ale może się okazać, że Chiny staną się większym problemem, bo rozrastanie się, rozpychanie się momentami pewnie i łokciami przez Indie no, spowoduje, że Chińczycy zaczną się denerwować, podejmować najróżniejsze ruchy. Jak już widzimy, chociażby i o tym rozmawialiśmy i ostatnio chyba i przedostatnio, potrafią w mało dyplomatyczny sposób dyplomację prowadzić, a to jest tylko dyplomacja. Więc nie nastawiasz się na to, że nie tylko w relacji z nami, ale tylko pomiędzy nimi mogą wyniknąć te problemy, które będą się w jakiś sposób odbijać ogólnie na Zachodzie, na Europie, na ostatecznie na Polsce. A, czyli mówisz, że po prostu tak ogólnie w pewnej skali globalnej te tarcia pomiędzy Pekinem a Nowym Delhi mogą mieć konsekwencje. Ja tu się z tobą jak najbardziej zgodzę. To są dwie potężne gospodarki, dwie wielkie, prawda, azjatyckie potęgi, które no, mają szereg rozbieżnych interesów i zresztą byliśmy tego w poprzednich latach świadkami, czy tutaj, prawda, mówimy o Oceanie Indyjskim, tak, które no, Hindusi traktują trochę jako takie swoiste Mare Nostrum, a Chińczycy no, zwiększają tam swoje wpływy, tak, próbują na przykład zdobywać wpływy w kolejnych, prawda, wyspiarskich krajach basenu, prawda, Oceanu Indyjskiego. No, to też są, prawda, kwestie pewnych sporów w Himalajach, na przykład w kontekście, prawda, Nepalu, w kontekście Butanu. No my te tarcia widzimy i oczywiście one mogą mieć, gdyby stały się bardzo mocne, one mogą mieć i pewnie będą miały wpływ na całą, prawda, konstrukcję globalną. To tu jak najbardziej się z tobą zgadzam. Miałem inne pytanie zadać, ale chciałbym się odnieść do tego, co powiedziałeś. No, jakby nie patrzeć, no Chiny zakłócając chociażby dostawy jakichś strategicznych towarów, a przy okazji i zakłócając jakieś łańcuchy, jeśli chodzi też o usługi, no mogą mieć realny wpływ na to, co się u nas będzie działo. A to na pewno, oczywiście. Bo chyba, Stanisławie, też nie wszyscy mają tę świadomość regionu, w którym się specjalizujesz. Ja tutaj pozdrawiając przy okazji, bo specjalizuję się również w stosunkach indyjsko-pakistańskich, profesor Agnieszka Kuszewska, którą pozdrawiam. I nie możemy zapominać, że właśnie pomiędzy Indiami a Pakistanem, a teraz Indiami a Chinami, dochodzi do pewnych no potyczek, bo to jest tak naprawdę przemoc zbrojna w takiej definicyjnej postaci. Tutaj masz na myśli pewnie Butan i płaskowyż Doklam, tak, gdzie w roku 2017 i bodajże 2018 doszło do rękoczynów pomiędzy induskimi pogranicznikami. Tak, jak najbardziej miały takie wydarzenia miejsce. Bo to jest chyba taka, Stanisławie, trochę ciekawostka, prawda? Bo nie wszyscy może o tym wiedzą, że dochodzi... Użyłeś bardzo dobrego słowa, do rękoczynów. I tutaj część naszych słuchaczy może być zaskoczona. Kamieniami się obrzucali, bili się między sobą, była tak. Dokładnie, na pięści, kamieniami, jakimiś kijami i tym podobnymi. No to są rzeczy, które mogą powodować jakiś lekki uśmiech na twarzach naszych słuchaczy, ale tak naprawdę to jest jakaś iskierka,
która może spowodować niemały pożar, prawda? No, ktoś w końcu, jak się to przysłowiowo mówi, nie wytrzyma ciśnienia, no i może się to rozrosnąć w coś większego, co, tak jak już powiedziałem, może mieć wpływ również na naszą część globu. Jak patrzysz też pod tym kątem właśnie sąsiedztwa bliższego i dalszego chińskiego, ze szczególnym oczywiście uwzględnieniem Indii, trochę Pakistanu i w ogóle całego regionu, bo umówmy się wprost, no w Europie niespecjalnie, a również i w Polsce niespecjalnie jesteśmy świadomi tych relacji, które tam mają miejsce i tu relacje to są, to słowo to jest wyolbrzymienie dyplomatyczne tak naprawdę. Bo tych sprzecznych interesów pomiędzy Pekinem i Nowym Delhi istotnie nie brakuje. Tak jak powiedzieliśmy sobie, to są państwa o dużych ambicjach, takich powiedzmy miejsc, gdzie te ambicje się zderzają. No, można znaleźć dosyć sporo, to jest kwestia właśnie Himalajów, Bhutan, o którym wspominaliśmy, tam płaskowyż Doklam, są spory graniczne pomiędzy Chinami a Indiami właśnie. Dochodziło tam do takich incydentów. Nepal, w ramach którego wpływy oba te mocarstwa ze sobą rywalizują. No cały właśnie, prawda, basen Oceanu Indyjskiego, Sri Lanka na przykład, którą no Indie traktują jako taki kraj silnie, prawda, ze sobą związany, a gdzie z kolei no Chiny też, prawda, próbują te swoje wpływy zwiększać. To jest sprawa sprzed kilku lat. Chińska firma zainwestowała duże pieniądze w ramach portu Hambantota, no i tam się, prawda, do dziś pojawiają takie spory, czy przypadkiem Chińczycy nie będą chcieli tego portu używać w przyszłości w celach militarnych. To jest oczywiście Pakistan, o którym wspominałeś, państwo no, skonfliktowane z Indiami, no i które no, jest jednym z głównych sojuszników Chin na arenie międzynarodowej, tak? Także tutaj tych miejsc spornych jest dużo. Natomiast myślę jednak, że elity obu tych państw jakkolwiek ze sobą rywalizują, to jednakże nie chcą, aby powiedzmy ta rywalizacja, przynajmniej w najbliższej przyszłości, zamieniło się w coś o poważniejszym charakterze. I zresztą to dosyć dobrze widzimy chociażby w polityce Indii, które, o czym warto pamiętać, rozwijają kooperację ze Stanami Zjednoczonymi, no ale zarazem też, prawda, partycypują w różnych formatach, w których aktywną rolę odgrywają Chiny. No wszystkim warto tu zwrócić uwagę na format BRICS chociażby, prawda? Tak. Także tutaj no te Indie, one prowadzą taką bardzo, bym jednak powiedział, mimo wszystko pluralistyczną politykę zagraniczną. Także tutaj tych pól do kooperacji z Chinami też nie brakuje. No BRICS, o czym jeszcze warto wspomnieć, Szanghajska Organizacja Współpracy, tak, czyli ten taki format związany z tematami bezpieczeństwa. Indie także są jego członkiem. Tak. Doktorze, a jak tak patrzymy na te strategiczne partnerstwo, jak patrzymy na nasze potrzeby, na nasze problemy, na naszym polskim podwórku, to według ciebie co takiego, no nie chcę powiedzieć, że najlepszego, ale co takiego ważnego właśnie dla nas mogą nam zaoferować Indie, tak pod kątem towarów, jak i pod kątem usług. Mówi się dużo o ich niższych... Zwróciłbym uwagę przede wszystkim na jedną kluczową kwestię, to jest rynek zbytu, tak? To jest prawie 1,5 miliarda ludzi. Oczywiście, mówiąc o Indiach, to jest społeczeństwo no wciąż ubogie, tak? Ale jednak tutaj powiedzmy sobie szczerze, rozmiar ma ogromne znaczenie. No, nawet relatywnie ubogie społeczeństwo, które ma jednakże 1,5 miliarda mieszkańców, ma w takiej swojej masie, prawda, potężne możliwości nabywcze, tak? I to jest moim zdaniem taki najbardziej interesujący na dzień dzisiejszy z punktu widzenia polskich interesów gospodarczych element kooperacji z Indiami. Dostęp do tego potężnego, chłonnego rynku zbytu. Ja może nie dokończyłem pytania. Nie, nic się nie stało, bo w sumie dość ciekawie to się złożyło, bo założyłem, czy raczej można było zinterpretować, że ja pytam tylko o to, co możemy tutaj ściągnąć, a niekoniecznie to, co możemy wysłać, ale tak naprawdę ja to pytanie chciałem ukierunkować pod tym kątem, gdzie Indie tą współpracą z nami mogą właśnie nacisnąć, nadepnąć na jakiś odcisk Chińczykom, że się zdenerwują, że to było ich pole, bo umówmy się, Chińczycy dostarczają tutaj w nawiasie prawie wszystko.
A tutaj nagle wychodzi gracz, który trochę zaczyna na ryneczku mieszać, a to wcale nie jest ryneczek, tylko potężny rynek, tak w jedną, jak i w drugą stronę. No Indie też mają tutaj, prawda, zagadnienia, w ramach których mogą przynajmniej do jakiegoś stopnia, prawda, rywalizować z Chinami. Warto pamiętać, że Indie też posiadają całkiem pokaźny i dobrze rozwinięty sektor informatyczny, tak? I tutaj no powoli, stopniowo zaczynają z Chińczykami rywalizować. I tutaj, prawda, te usługi no, też mogą znaleźć jakieś swoje ujście na polskim rynku jak najbardziej. A czy w tym wszystkim gdzieś te słynne omawiane aspekty tej dyplomacji szczepionkowej, tak to nazwijmy, oczywiście dość szeroko, no bo znowu co prawda się mówi oczywiście o zagrożeniach związanych z wirusami, ale czy to, co robią dzisiaj Chiny dalej, wykorzystując pewne mechanizmy i elementy, które wtedy uprawiały, mogą mieć na dzisiaj też jakieś swoje odbicie, czy tutaj mamy do czynienia już z trochę inną sytuacją według ciebie? Dyplomacja szczepionkowa, powiadasz, jak najbardziej. Indie w tym, na tej płaszczyźnie też mogą się tutaj, prawda, rozwijać, jakoś zagrozić chińskiej pozycji. Zresztą tutaj chociażby, no myśmy też zaczęli te swoje rozważania od tego, że na przykład Polska mogłaby, że się tak wyrażę, zaimportować ze strony Indii tutaj, prawda, personel medyczny w jakimś stopniu. To mi, że tak powiem, to mi zwróciło uwagę na jeden element. Jak sobie na przykład popatrzymy na ONZ, prawda, i tu partycypację różnych narodowości w ramach tej międzynarodowej instytucji, no to w takich właśnie instytucjach, jak chociażby WHO, pracuje bardzo wielu Indusów, tak? Także tutaj na tej płaszczyźnie, szczególnie w kontekście też państw południa, Indie posiadają całkiem silną pozycję. Stanisławie, a ma znaczenie tak naprawdę kolejność tych wizyt? Warszawa, Kijów, Moskwa? No bo wielu podnosiło, że Moskwa jako ostatnie miejsce wizyty, no w pewien sposób, no już mamy zasugerowane, kto jest w tym układzie najważniejszy dla Indii, dla indyjskiego premiera. No można tutaj wyciągać jakieś wnioski, czy to za daleko biegniemy? No nie chcę sugerować też odpowiedzi żadnej. Wiesz co, ja bym w tym kontekście też za bardzo nie dywagował. Czyli po prostu nie dało się być w trzech miejscach naraz i no, dlatego... No dokładnie, musiał to jakoś rozdzielić, rozdzielił akurat w ten sposób. Okej, przyjmuję tę odpowiedź. Doktorze, a nie ma co ukrywać, że silnym takim, czy raczej silną taką branżą, technologią, nie wiem jak to dobrze nazwać, oddziaływania również na ten zachód przez Chiny, no to są nowoczesne technologie, łączność, komunikacja. Chyba nikt z nas już tak naprawdę, czy chce tego, czy nie, nie ma czegoś z elektroniki wyprodukowanego w Chinach. I ewidentnie tutaj, no, Hindusi mogą trochę namieszać i tutaj jest właśnie jedno chyba z głównych pól potencjalnego konfliktu, tak to na razie nazwijmy, pomiędzy Indiami a Chinami, bo no, dla Chińczyków wydaje się, że to jest podwójnie ważne. Raz, nie ma co czarować, tutaj w otwarte karty zagram. Raz, to jest kwestia oczywiście pieniążków za dostarczony sprzęt i rozwiązania, a dwa, możliwości, jakie tak naprawdę zakup tego sprzętu daje samym Chińczykom, również pod kątem wywiadowczym. Oczywiście, jak najbardziej, to zresztą myślę, że no w trakcie wielu naszych spotkań no zwracaliśmy uwagę na ten gwałtowny rozwój Chin na właśnie płaszczyźnie teleinformatycznej. No takie firmy jak Huawei, Lenovo no stanowią takie, byśmy powiedzieli, takie pancerniki, takie lotniskowce, prawda, w ramach Chin jako pewnego systemu gospodarczego. Ale o czym warto pamiętać, Indie także się bardzo gwałtownie modernizują i także tutaj na płaszczyźnie teleinformatycznej mogą się pochwalić istotnymi osiągnięciami. Mają tutaj też właśnie takie swoje, prawda, lotniskowce czy pancerniki, używając nomenklatury marynarskiej. No myślę, że taką jednym z takich najistotniejszych przedsiębiorstw Big Tech indyjskich jest, nigdy nie pamiętam jak się poprawnie nazwę tej firmy wymienia, Infosys, no też przedsiębiorstwo, które osiąga istotne sukcesy w skali globalnej, tak? No bo być może nie wszyscy sobie zdają sprawę,
ale tak naprawdę jeśli chodzi o kadry, no to Indie mają naprawdę, już abstrahując od liczby ludności, tak? No mają ogromne zasoby ludzkie, jeśli właśnie chodzi o informatykę. No nawet jak się IBM w Polsce rozwijał, tu sobie pozwolę na podanie nazwy, no to też bardzo wielu Hindusów nagle na Górny Śląsk się zjechało, więc potencjał ewidentnie mają. Oczywiście, tutaj Indie tak samo jak Chiny mogą się pochwalić no, potężną populacją, co też oczywiście w perspektywie dłuższego czasu stymuluje tego typu branżę. A czy można wyciągnąć taki wniosek, że Indie są jakiś jeden czy parę kroków za Chinami, bo patrząc na kolejną taką branżę, która może nieść, nazwijmy to niesnaski pomiędzy tymi dwoma państwami, to jest oczywiście motoryzacja. No, my dzisiaj z lekką poprawką patrzymy na jakość indyjskich wyrobów, ale jakiś czas temu tak patrzyliśmy na wyroby chińskie. Dzisiaj no, ta sytuacja trochę się zmienia. Czy Indie, czy masz w ogóle taką wiedzę, tak? Czy Indie też w tą stronę idą i tak jak powiedziałem, są jeszcze trochę za Chinami, ale za chwilę może się zrównają albo i wyprzedzą? Jak pod tym kątem na to też patrzysz? No, w kontekście tej motoryzacji i Indii na tej płaszczyźnie, no to warto pamiętać o przedsiębiorstwie Tata Motors, tak? Którego zresztą wyroby można w Polsce kupić, o ile mnie pamięć nie myli. A odpowiadając już konkretnie na twoje pytanie, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, ponieważ jakbyśmy się cofnęli do końcówki lat 70., początku lat 80., gdy Chiny zaczynały, prawda, te swoje wielkie reformy społeczno-gospodarcze, no, znajdowały się, prawda, po tym pożarze rewolucji kulturalnej i wielu innych kampanii społeczno-gospodarczych Mao Zedonga, no to wówczas te Chiny przełomu lat 70. i 80. były od Indii uboższe. Indie były wówczas zamożniejsze od Chin. No ale potem w kolejnych dekadach, gdy Chiny uruchomiły te swoje reformy społeczno-gospodarcze, no przyczyniło to się do tego, że Chiny w kategoriach rozwojowych, w kategoriach poziomu życia Indie wyprzedziły, tak? I dzisiaj są krajem lepiej rozwiniętym, zamożniejszym od swojego południowego sąsiada. No tutaj, prawda, politolodzy, ekonomiści, socjolodzy no szukają przyczyn takiego, a nie innego, szukają przyczyn tejże właśnie sytuacji, jak to się stało, że Chiny rozwinęły się szybciej. To jest zresztą przyczynek do wielu bardzo ciekawych dyskusji, tak, bo gdy mówimy o państwie chińskim, to mamy tutaj do czynienia z połączeniem systemu autorytarnego z częściowo rynkową gospodarką, natomiast no Indie, pomimo oczywiście różnych przygód, no jednak zachowują system parlamentarny, system gospodarczy, który łączą z gospodarką rynkową. No to mówię, to jest przyczynek do bardzo wielu ciekawych dyskusji, który z tych modeli jest lepszy, na ile właśnie te różnice rozwojowe wynikają też z innego, że się tak wyrażę, systemu politycznego, z innego modelu rozwojowego. To jest, myślę, Arturze, w ogóle temat na wielkie rozważania. No niemniej jednak Chiny pod względem rozwojowym, Indie w tych ostatnich latach wyprzedziły. Indie faktycznie znajdują się za Chinami, no ale o czym warto pamiętać, ścigają je i myślę, że to, że są dzisiaj najludniejszym krajem świata w tej rywalizacji, no najpewniej powinno im pomóc. Zdecydowanie tutaj podzielam opinię, że w ogóle Indie mogłyby być nie tylko przedmiotem osobnej rozmowy, ale właściwie całego i cyklu. Nie możemy też zapominać o tym, że tak naprawdę no, funkcjonuje tam w pewien sposób ten podział klasowy i to też no tak, ma znaczący kastowe, wpływ. Tak, kwestie jest. Kastowe. No tutaj też, prawda, niektórzy właśnie analitycy wskazują na to, że Chiny posiadając autorytarną, scentralizowaną władzę, łatwiej mogą, prawda, pewne tutaj cele rozwojowe rywalizować, aniżeli demokratyczne, zdecentralizowane, wielonarodowe, też o tym pamiętajmy Indie. No to jest temat, że się tak wyrażę, do dyskusji. Ja osobiście uważam, że no, ten model chiński posiada w stosunku do tego stosowanego w Indiach sporo zalet, ale i z drugiej strony posiada pewne wady, a z kolei system
System indyjski polega, induski posiada pewne zalety. No warto tutaj chociażby wspomnieć, że kilkadziesiąt lat temu zarówno w Chinach, jak i w Indiach toczyła się dyskusja dotycząca eksplozji demograficznej. Zarówno w Indiach, jak i w Chinach był bardzo wysoki przyrost naturalny, no i elity obu państw zastanawiały się, no co z tym zrobić, jak ten wzrost, przyrost naturalny zastopować. I w obu państwach wprowadzono pewne rozważania, tyle tylko, że w Indiach rządzonych wówczas przez Indirę Gandhi doszło do wielkich protestów społecznych, no i demokratyczna władza indyjska musiała najogólniej rzecz biorąc poluzować. Natomiast w autorytarnym systemie chińskim, pomimo tego, że protesty społeczne na tym tle też były, no jednakże tą kontrolę urodzin utrzymano, tak? No i ten w konsekwencji przyrost naturalny w Chinach zbito, no i teraz, prawda, Chiny borykają się z konsekwencjami tej swojej decyzji. Także no tutaj akurat widzimy, że no nie zawsze jest dobrze, jak władza jest omnipotentna, tak? Że władza nawet mająca sukcesy może wprowadzać decyzje, które no po iluś dekadach okazują się błędne, natomiast no w systemie jednak bardziej pluralistycznym, tam gdzie głos społeczeństwa liczy się bardziej, no to społeczeństwo, pewne ruchy oddolne mogą zastępować potencjalnie błędne decyzje władz, ale to jest, mówię, temat na oddzielne rozważania, acz bardzo ciekawy. No zobacz, na jak dwóch odległych biegunach my jako Polska i oni mamy problemy, jeśli chodzi o demografię. Ale to już tak zmierzając ku pewnemu podsumowaniu. A no to z kolei nas łączy z Chinami, że też mamy niski przyrost naturalny i też z tym coś musimy zrobić. No i łączy się też akurat z Indiami, bo na co też zwróciłeś uwagę, no ta, prawda, społeczność z subkontynentu indyjskiego też nam w Polsce rośnie, co jako obywatel Opola mogę też potwierdzić. A nawet i mojego wiejskiego regionu, to też zauważam. Stanisławie, już tak pod kątem podsumowania, trochę może przewrotnie, może trochę jak zwykle prowokacyjnie, ale trochę bardziej lub mniej świadomie poruszyłeś temat, który też nas łączy, czyli kwestie świata nauki. No ja oczywiście wywlekę tutaj jeszcze temat bezpieczeństwa. No jesteś przedstawicielem tego wąskiego grona, które pochyla się nad chińską myślą. A czy tak naprawdę, i to jest właśnie to pytanie, nie powinniśmy się teraz, już spóźnieni, ale jednak, pochylać nad myślą indyjską bądź hinduską? No nie tylko nad myślą. Ja dość, znaczy nie tylko ja, bo żeby była jasność, no mądrzejsze głowy ode mnie na to zwracały na to uwagę, że nam trochę te powiedzmy pewne tendencje w skali globalnej trochę uciekały, tak? I tym dość dobrym tego przykładem są Chiny, tak? My nadal, prawda, próbujemy jakoś zyskać na tym gwałtownym wzroście chińskim. Tyle tylko, że do takiego zacieśnienia relacji z Pekinem zabraliśmy się, myślę, zbyt późno, tak? Myśmy zaczynali tutaj, prawda, podejmować jakieś takie bardziej dalekosiężne działania mające na celu pogłębienie współpracy z Chinami. No to robił rząd Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, no w momencie, w którym te Chiny już były silne. No i no w związku z tym, prawda, no trudniej nam było od takiego giganta coś, prawda, wymiernego dla siebie uzyskać. No i myślę, że to powinna być dla nas pewna nauczka i dlatego no, powinniśmy jak najbardziej dążyć do tego, aby te nasze stosunki z innym, prawda, rosnącym azjatyckim gigantem, te nasze relacje, szczególnie relacje o charakterze gospodarczym, pogłębić. Miało to być ostatnie pytanie, ale urodziło mi się jeszcze jedno. Nie byłbym sobą, pokręcę trochę jeszcze dziurę po wiarce. No, żeby zabezpieczyć swoje interesy również w tej części świata i w Europie i w Polsce, no prawda jest taka, że wcześniej czy później trzeba te swoje służby specjalne też uruchomić. A oczywiście. Indie mają niełatwego przeciwnika, jakim jest Pakistan, więc swoje doświadczenia mają. Obawiam się Pakistan, trochę. Pakistan i Chiny, pamiętajmy, że Indie z Chinami no dwa konflikty zbrojne w Himalajach stoczyły, tak? Też o tym warto pamiętać. Stanisławie, zostawmy to w takim razie na kolejną rozmowę. Myślę, że wiele ciekawych przemyśleń również nie tylko w głowach naszych słuchaczy, ale i w naszych się urodzi i będziemy mogli ten temat na pewno pociągnąć, bo wydaje się on bardzo istotny.
I takie już maleńkie pytanie na koniec, ale chyba jednak mało obecny w ogóle w debacie, mało obecny w takim, jak się to ładnie nazywa, dyskursie publicznym. Tak. Czy według ciebie za mało jest tak naprawdę Indii właśnie w naszych rozważaniach? Mówię o całości, nie tylko w podcaście na celowniku, ale no tak jak powiedziałem, w mediach, być może trochę w nauce, może w służbach, no w ogóle w tym przekazie, tak, i w dyskusjach. Wiesz, Arturze, ja bym do tego tematu w ogóle w sposób bardziej rozległy podszedł. Ja myślę, że jedną z takich bolączek naszej debaty publicznej jest to, że u nas się wciąż na zbyt małym stopniu zwraca uwagę na to, że ten, powiedzmy, ta polityka globalna to już współcześnie nie są tylko Stany Zjednoczone, to nie są tylko Niemcy, to nie jest tylko Francja, to nawet nie jest tylko Rosja, ale też to jest płaszczyzna dużo, dużo większa, gdzie wielu graczy spoza, powiedzmy, tego świata euroamerykańskiego wchodzi do gry bądź wraca do gry. I że ten świat, który nam się wykuwa, no będzie po prostu w mniejszym stopniu zachodni niż był do tej pory. Jeśli my chcemy w ramach tego świata realizować swoje interesy, bogacić się, modernizować, to musimy właśnie zwracać uwagę na to, co się dzieje poza Europą, poza Ameryką Północną. I Indie w tym wszystkim też są szalenie ważne, tak? Niezmiernie interesujący wniosek i cieszę się, że tym będziemy mogli zakończyć naszą rozmowę. I tak jak wcześniej powiedziałem, będziemy się mogli nad tym pochylić, zastanowić i mam nadzieję, że w jednym z najbliższych naszych kolejnych spotkań ten temat kontynuować. Jasne, jak najbardziej. Bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku był dr Stanisław Niewiński, konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu. Kłaniam się nisko, doktorze. Dziękuję, Arturze, dziękuję Państwu. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/nacelowniku.